Zgodnie z wieloletnią tradycją, w pierwszy weekend września w Częstochowie pojawiły się kolorowe stoiska z różnorodnymi produktami. Chleby, sery, wyroby mięsne i prawie wszystko, co natura podarowała człowiekowi. W otwarciu Krajowej Wystawy Rolniczej uczestniczyło wiele osób, a wśród nich samorządowcy oraz polscy parlamentarzyści. Uroczystego otwarcia dokonał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który podczas wystąpienia zwrócił uwagę na sytuację polskiego rolnictwa w dobie koronawirusa. Pierwsze miesiące pandemii były złe. Również bardzo pogorszyły się wyniki eksportu, a przecież Polska w dużej mierze od eksportu zależy. Polskie rolnictwo jest silnym rolnictwem. Prawie połowę żywności musimy sprzedać. Dlatego ten związek z eksportem jest tak wyraźny. W tej chwili sytuacja się zdecydowanie poprawia. Ostatnie dane mówią o tym, że jeżeli by się utrzymała ta dynamika wzrostu, to ten rok nie będzie wiele gorszy od rekordowego ubiegłego roku, kiedy to wyeksportowaliśmy żywności za prawie 32 miliardy euro. To wszystko zaczyna wyglądać dość optymistycznie. To zresztą świadczy również o tym, że żywność, polska żywność jest na świecie doceniana. Krajowa Wystawa to coroczna okazja do zaprezentowania przez rolników wszystkiego, co najlepsze. Odbyła się po raz 29, a zorganizował ją Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jasna Góra jest miejscem pielgrzymowania rolników, mieszkańców polskiej wsi, więc naszym wysiłkiem jest to, aby zaproponować i mieszkańcom miasta produkty rolnicze, a z drugiej strony mieszkańcom wsi produkty miejskie dla produkcji rolniczej. To 29 lat, 29 spotkań wielkiej tradycji. To tutaj też wkład i pokazanie Częstochowy jako ośrodka rolniczego. Tutaj ten pomysł tak dawno temu, kiedy powstała pierwsza wystawa rolnicza, kiedy właściwie była czymś zupełnie nowatorskim i nowym w kraju, przez cały czas jest to powtarzane, kultywowane. W programie tegorocznego wydarzenia znalazło się wiele ciekawych punktów, m.in. targi nasienne, pszczelarskie, a także wystawy o maszynach, przedsiębiorczości i nowość, czyli wystawa zwierząt hodowlanych. Ponadto odbyły się prezentacje innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Jest to wystawa zawsze organizowana na chwałę polskiego rolnictwa, na chwałę polskiego rolnika. Jednocześnie wystawa, która pokazując wielki dorobek, jest zawsze takim wołaniem, żeby ten dorobek pielęgnować, żeby cały czas, cały naród opiekował się rolnictwem, opiekował się losem rolnika, bo to jest nasz wspólny byt, bezpieczeństwo żywnościowe. Uczestnicy komentowali, że Krajowa Wystawa Rolnicza to prawdziwy festiwal produktów tradycyjnych i lokalnych. Oprócz degustacji wyrobów spożywczych, chętni mogli posłuchać występów zespołów folklorystycznych.